Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnej zapowiedzi meczów Wisły Kraków. Tym razem Wisła Kraków uda się do Gdańska, by zmierzyć się z drużyną gdańskiej Lechii. Mecz, no nie ukrywajmy, że faworytem tego spotkania nie jesteśmy w żaden sposób, ponieważ Lechia to jest zespół, który no, ma określoną jakość, dobrze punktuje u siebie, bo na wyjazdach jest z tym akurat różnie, ale u siebie punktują bardzo dobrze. Zespół, który jest wysoko w tabeli, bo o ile się nie mylę, to jest zespół zajmujący miejsce piąte, jak to nagrywam, 39 punktów. No, my mamy 22 punkty, a oni mają tych punktów 39, więc jest to dosyć solidna różnica i gdzieś tam na pewno w planach jest walka o podium. Oni też ostatni mecz przegrali z Radomiakiem, także no jest jakaś nadzieja, tylko że Radomiak był na czwartym miejscu, a Legia była na miejscu 17, więc jakby tutaj no jest ta pewna dysproporcja, którą no trzeba będzie jakoś zmienić, aczkolwiek no ciężko być optymistą przy tak grającej Wiśle Kraków, bo nie muszę wspominać, że na pewno ten blamasz z Olimpią Grudziądz no na pewno nie dodaje nam w żaden sposób otuchy. No ciężko coś w ogóle pozytywnego powiedzieć o tym meczu, więc sens tej zapowiedzi jest też nikły. No ale cóż, no czuję się w obowiązku, żeby dla was tą zapowiedź nagrać. No krótko mówiąc, będę remis biorę w ciemno. Tak naprawdę, no zwycięstwo raczej wypatruję w ramach jakiegoś cudu, ale cuda się czasem zdarzają. Chociaż no szczęściu trzeba pomóc, a mam wrażenie, że Wisła robi wszystko, by od tego szczęścia się odwrócić. Dobrze, zacznijmy od zespołu Lechii Gdańsk. Jak mówiłem, piąte miejsce, ostatnie spotkania. No słuchajcie, bardzo zaskakujące. Oni bardzo dobrze grają u siebie, bo u siebie potrafili ograć Lecha Poznań, a na przykład u siebie potrafili, znaczy na wyjeździe potrafili przegrać z Krakowiem w Krakowie, tak? Czyli 2-0 przegrali. U siebie wygrali ze, na przykład, nie wiem, z takim, no, 5 lutego z Śląskiem Wrocław 2-0, także, no, a przegrali, jak już wspomniałem, na wyjeździe z Radomiakiem, tak, też. No więc jest to zespół, który dobrze radzi sobie na własnym stadionie i to jest ich taka, powiedzmy, nazwijmy to twierdza, ale na przykład jeśli chodzi o spotkania wyjazdowe, no to jest z tym różnie. Jeśli chodzi o zawodników, słuchajcie, no mamy tutaj oczywiście dosyć ciekawe postacie, które na pewno są ważną częścią. Jest tu też paru byłych Wiślaków, między innymi Rafał Pietrzak czy Michał Buchalik. No ale oprócz tego mamy, ja uważam, że w ogóle skład Lechii Gdańsk, dlatego dobrze ta drużyna funkcjonuje, bo jest zbalansowany. Moim zdaniem to jest siła tego zespołu, że jest tu trochę takich piłkarzy, którzy mogą trochę więcej, że są, nie wiem, lepiej trochę, są lepsi technicznie, po prostu widać, że jakość piłkarską mają, ale jest też takich paru wyrobników, którzy są od tej czarnej roboty, którzy wykonują po prostu pewne zadania i dlatego ten zespół według mnie punktuje, no bo słuchajcie, no nie ukrywajmy, że nie wiem, taki Flavio Paixão to jest piłkarz, który ma nieprzeciętną technikę, który jest po prostu przyzwoitym napastnikiem. Czy tak samo i Kai Durmus, to też jest piłkarz, który po nim widać, że ma tą jakość. Hajdary też to poniekąd ma tą technikę, ale na przykład taki, dla przykładu, nie wiem, Malocza, czy Kubicki, czy Makowski, czy Nalepa, to są, po prostu oni wykonują pewne zadania. Jest to ogólnie ten skład, no ma trochę jakości, no nie wiem, Gajos jest takim, no powiedzmy, on może najbardziej tu pasuje, no nie ma wielkiej techniki, on już przez wielu został skreślony, a mimo wszystko on tam w tym zespole dobrze funkcjonuje. I myślę, że to jest siła tego zespołu. No, Lechia gra o coś zupełnie innego niż my. Lechia gra o to, by się znaleźć, no nie wiem, w pierwszej trójce, tak? Wisła gra o to, by
by się utrzymać, tak? W tym momencie po odpadnięciu z Pucharu Polski, no to tylko to nas w zasadzie interesuje. Także tutaj mecz bardzo, no dwa światy się będą spotykały, czyli zespół, który mierzy no, dużo, dużo wyżej i zespół, który mierzy dużo, dużo niżej. Także no tutaj no taka lekka dysproporcja. Oczywiście, no na pewno jest to zespół, przed którym no, czuję pewien respekt, bo wiem, że tutaj może ten mecz się skończyć no, trójką dla Lechii, aczkolwiek liczę na to, że znajdzie jakieś przebudzenie, bo to, co ostatnio Wisła Kraków prezentuje, no, grą nazwać w żaden sposób nie możemy. Tak, no myślę tyle o Lechii. No myślę, że tutaj no, faworyt tego spotkania, choć trzeba pamiętać, że ostatni mecz i liczymy na powtórkę, naprawdę w ciemno biorę taką powtórkę, że tutaj wynik 2-2 no był remis w Krakowie 2-2, pamiętamy te bramki wtedy Michała Frydrycha. Także tutaj taka była historia. A teraz o Wiśle Kraków. Słuchajcie, no Wisła z problemami, Wisła przede wszystkim taka bezradna, bez pomysłu, dużo takiej amatorki wychodzi, bo nagle wychodzi, że Jerzy Brzęczek nie ma zgody Jerzego Brzęczka na to, by Felicio Granfort klub opuścił, tak? No i tutaj jest pewna nieścisłość, bo się okazuje, że no, zarząd Wisły bardzo by chciał tego zawodnika sprzedać. Także tutaj no, tu jest pewien problem. Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która tak naprawdę podsumowuje ten sezon. Projekt długofalowy. Tomasz Pasieczny. Adrian Gula. Ich już w klubie nie ma. No, teraz jak to nagrywam, to dowiedziałem się właśnie, że Tomasz Pasieczny nie jest już pracownikiem Wisły Kraków. Świadczy to o jednym, że jeżeli tutaj Wisła popełniła wiele błędów i nie wiem, no coś, jakaś takie obiecanki, cecanki, tworzenie czegoś fajnego, czymś my się oczywiście jaraliśmy, bo myślę, że Tomasz Pasieczny był takim mocnym nazwiskiem w naszej lidze. W sensie, no to nie było tak, nie przeszło bez echa. Jakby, no, jakby tutaj trzeba powiedzieć, że wszyscy liczyli, że on zbuduje coś w Wiśle Kraków, że będzie taki prawdziwy scouting z prawdziwego zdarzenia, że będzie naprawdę, no ci zawodnicy będą przychodzili ciekawsi z różnych takich właśnie kierunków, że to nam otworzy pewną drogę. No okazało się, że ta droga została skrócona, tak, że tutaj no nie ma, tak naprawdę no budowa się już zakończyła, tak, tak trzeba powiedzieć, że i to budowa no, nieskończona. Wiecie, no nawet fundamenty nie zostały postawione w żaden sposób i już się ta historia kończy. No, jedynie co mogę powiedzieć, no to szkoda, bo to nigdy nie jest fajne, gdy projekt, który wierzysz, okazuje się nieważny, okazuje się słaby, okazuje się niewypałem, tak? Jednym wielkim niewypałem. Ale jeśli chodzi o stan kadry na mecz z Lechią Gdańsk, no to jest zaskakująco dobre, ponieważ no, zagra w tym meczu oczywiście Jakub Błaszczykowski i nie zagra w tym meczu Patryk Plewka. To wiemy na 100%, ale słuchajcie, być może zagra Alan Uryga, bo no, już trenuje mocniej z zespołem i być może będzie w kadrze meczowej. No pewnie nie zagra od pierwszych minut, ale z całą pewnością już w kadrze meczowej może się znaleźć. Oczywiście ten stan kadry może się zmienić, ponieważ wiele jest takich no znaków zapytania, czy jakiś zawodnik może nie zagrać, ponieważ no są tu jakieś takie mikro urazy po meczu Pucharu Polski z Olimpią Grudziądz, o którym nawet nie chcę rozmawiać, bo powiem szczerze, nie mam ochoty. Po prostu kompromitacja Wisły Kraków, kolejny sezon rzędu, co prawda na innym szczeblu, jakby na innym poziomie rozgrywania Pucharu Polski, ale jakby wciąż no to jest blamasz, wciąż to jest kompromitacja, więc po co o tym mówić, już się wystarczająco nasłuchaliśmy. Jaki jest scenariusz Wisły Kraków?
rzucić się i pożreć tutaj Lechię Gdańsk. No może to być zgubne, bo wydaje mi się, że Lechia może to bardzo łatwo skarcić. Na pewno no, ważny jest plan na mecz, żeby ten plan był, bo w meczu z Legią tego nie było i to było widać. Więc to się musi zmienić, musi być plan skonstruowany pod właśnie, wydaje mi się, rywala. I wtedy może ta gra będzie inaczej. Wisła Kraków, w tej chwili naprawdę nikt nie oczekuje, żeby Wisła grała ładnie w piłkę. Wisła oczekuje tego, by po prostu zaczęła punktować, bo punkty są teraz najważniejsze, a nie to, czy my za przeproszeniem będziemy na jakimś tam miejscu, tak? W sensie, czy będziemy grali piękniej, czy nie. To myślę nie ma znaczenia, liczy się tylko zwycięstwo i chyba to jest dla nas wszystkich najważniejsze. Także tutaj to jest istota tego wszystkiego, by właśnie zacząć punktować. Tutaj nie ma innej recepty. A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Piona.